O zmianach prawnych dotyczących cen transferowych będę rozmawiał z Paulą Arciszewską z Kancelarii Orzuch-Tomczykowski. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień dobry, panie redaktorze. Co się zmienia i od kiedy? Panie redaktorze, z 1 stycznia tego roku weszły w życie zmiany, które nakładają dodatkowe obowiązki na podatników. Na ten moment zmiany te dotyczą rozliczeń rajowych, natomiast nie mówimy już tylko i wyłącznie o bezpośrednich rozliczeniach rajowych, a o rozliczeniach pośrednich dokonywanych za pośrednictwem kontrahentów podatnika. Jaki jest cel wprowadzenia nowych przepisów? Celem nowych przepisów jest objęcie obowiązkami dokumentacyjnymi i sprawozdawczymi rozliczeń pośrednio realizowanych z rajami podatkowymi, zarówno za pośrednictwem podmiotów powiązanych, jak też podmiotów niepowiązanych. I to jest ta nowość, ponieważ pojawienie się rozliczeń z kontrahentem niepowiązanych, których wartość w roku podatkowym przekroczy 500 tysięcy złotych, skutkować będzie sporządzeniem dokumentacji cen transferowych, która dotychczas sporządzana była wyłącznie dla transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także w odniesieniu do bezpośrednich rozliczeń rajowych. Co zrobić, aby nie popełnić błędu? Czy Ministerstwo Finansów tym razem jakoś nam stara się w tym pomóc? Tak, ministerstwo stara nam się w tym pomóc, wydając projekt objaśnień w tym zakresie. Podkreślam, że jest to projekt, ponieważ został on wydany w marcu, a do tej pory nie mamy wersji ostatecznej. Projekt odnosi się przede wszystkim do dochowania należytej staranności w zakresie weryfikacji kontrahentów pod kątem rozliczeń dokonywanych przez nich w roku podatkowym. Wskazuje, w jaki sposób podatnicy muszą się zachować, aby odpowiedni standard należytej staranności został przez nich dochowany i aby wszelkie rozliczenia rajowe zostały odpowiednio zidentyfikowane, a następnie udokumentowane. Jak dotąd wyglądały te obowiązki? Obowiązki, ustawa nie wskazuje wprost, jakich czynności powinniśmy dokonać, aby zweryfikować rozliczenia kontrahenta. Natomiast na tym etapie objaśnienia wskazują, że w przypadku transakcji realizowanych z kontrahentami niepowiązanymi, co do zasady wystarczające będzie pozyskanie oświadczenia wiedzy, w którym kontrahent wskaże, że nie rozlicza się w danym roku podatkowym z rajem podatkowym. Natomiast w przypadku rozliczeń transakcji realizowanych z kontrahentami powiązanymi, ta weryfikacja już musi być zdecydowanie szersza. Mając na uwadze, że współpracujemy w ramach grup kapitałowych, powinniśmy zasięgnąć do większej liczby źródeł, między innymi do dokumentacji cen transferowych, sprawozdań finansowych, czy też na przykład opinii wydawanych przez doradców podatkowych. Takie przykłady wynikają właśnie z projektu objaśnień wydanych przez Ministerstwo Finansów. Jakie będą skutki, gdy okaże się, że rzeczywistym beneficjentem jest podmiot z raju podatkowego? W sytuacji, kiedy okaże się, że podatnik dokonywał transakcji z kontrahentem, który z kolei rozliczał się z podmiotem rajowym, wówczas powstają tak naprawdę analogiczne obowiązki, jak w odniesieniu do transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Czyli powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, a także zaraportowania transakcji z takim kontrahentem w informacji TPR. Czy Polski Ład wprowadza jeszcze jakieś inne dodatkowe zmiany? Tak. Na tym etapie projekt Polskiego Ładu wskazuje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania analizy cen transferowych w przypadku takiej transakcji, chociaż pierwotnie ustawa obejmowała sporządzenie dla takich transakcji lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz analizy. W związku z czym zdecydowanie jest to zmiana in plus, ponieważ de facto, gdybyśmy musieli dla transakcji realizowanych z podmiotami niepowiązanymi sporządzać jeszcze dodatkowo analizę cen transferowych, tak zwany benchmark, byłoby to pewnego rodzaju paradoksem, ponieważ benchmark co do zasady skupia w sobie informacje na temat transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi właśnie.
Także główną zmianą, którą wprowadza Polski Ład, jest właśnie zwolnienie z obowiązku sporządzania analiz cen transferowych dla tego typu transakcji realizowanych pomiędzy podatnikiem, a niepowiązanym z nim kontrahentem w sytuacji, kiedy ten kontrahent rozlicza się z rajem podatkowym. Pani mecenas, a jak pani ocenia wszystkie te zmiany dotyczące cen transferowych? Jeżeli chodzi o przepisy związane z rozliczeniami rajowymi, to zdecydowanie oceniam je in minus, ponieważ obarczają one podatników dodatkowymi obowiązkami, które wcześniej nie było. W międzyczasie w ramach Polskiego Ładu pojawiły się uproszczenia, między innymi polegające na przesunięciu odpowiednich terminów sprawozdawczych i dokumentacyjnych. Natomiast w mojej opinii przepisy, które weszły z 1 stycznia tego roku, zdecydowanie działają in minus, jeżeli chodzi o zakres obowiązków podatników w obszarze cen transferowych. O zmianach dotyczących cen transferowych rozmawiałem z panią Paulą Arciszewską z Kancelarii Orzuch Tomczykowski. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję.